Siema, siema, jestem Ryan GP, to jest koniecznik z naszej serii Podwórko Kolejnicy. Ze mną oczywiście jest Krzysztof, właśnie robi orkę na polu, tutaj. Siemano. Siemano, siemano, a ze mną też widzowie, z nami są w ogóle widzowie na czacie, siemanko wszystkim. No i słuchajcie, dzisiaj fajna akcyjka, bo na gospie się dużo zmieniło. Miały być nowe nabytki, jednakże firma, z którą się dogaduje, troszkę zwleka z tymi nowymi nabytkami i jest trochę problem. Proponowanych nabytków też poszły stare, zaraz dokładnie wszystko pokażemy. No i się zmieniły też stare rzeczy na nowe, więc dzisiejszy odcinek jest taki bardzo, można to powiedzieć, przełomowy względem tego, co się dzieje, bo mieliśmy już kupować ciągnik, ale jednak firma nie dowiozła czegoś na czas, no i tak trochę czekamy, a chcę kupić jakby kilka maszyn jednocześnie, więc naprawdę to może być sporo dla was, więc możecie tego nie dźwignąć po prostu. Słuchajcie, sobie tylko zamknę drzwi. Siadamy sobie do ciągnika. A jakieś radyko fajne. No, i teraz to tak. Kasa na koncie, że on pokazuje 158 tysięcy. Razem z Krzygiem sprzedaliśmy. Ja sprzedałem trochę jęczmienia, Krzyg sprzedał troszeczkę jajek. No i tak to wyszło, że mamy tyle pieniędzy na koncie. Nie jest to zbyt dużo, ogólnie co to robiłem. Przyjeżdżałem do Krzyga na szybko kanapki, tylko przywieźć. bo tam był w robocie, mówię, a ja już tak zrobię kółko, to mu bardzo pokażę, widzą jak on tam sobie pracuje. Więc się Krzygu będzie na całym odcinku tam robił. A my dziś. Obawił stop, ale chyba trudno, niech się nie szczaił. A my dzisiaj akcja z. Opryskami, bardzo. O, coś mi zaścięło, matko bosko. Bardzo konkretna akcja z opryskami. No i też coś się pozmieniało. Za chwilkę zobaczcie, co i jak. Ja sobie tutaj zakręcę na gospo. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na odcinku. Bardzo miło, że jesteście. Super. O, tu coś właśnie widzicie już. Nowego i starego jednocześnie. Znaczy, nowego nie do końca, ale starego bardziej. Jak to wygląda, sprawa? Wychylę przez okno. Czekaj, jeszcze trochę bardziej, o. Dobra. Łeb nie urwało tej. O. Dobra, powolutku, powolutku. I jesteśmy, dobra. Posuję, gidwie się, matko bosko. Dobra, nieważne. Słuchajcie ludzie, czemu tu stoi MTZ z turem oraz pługiem? Tak się okazało, że jeden z was właśnie widzów już kupił od nas tego MTZ-a. Tylko jeszcze się tam negocjujemy z nim cenowo, co jak będzie. Więc zobaczycie w kolejnych odcinkach dokładnie jaka cena pójdzie. A póki co mamy po prostu przygotowane wszystko. Dlaczego też tu stoi pług? No bo postanowił, że kupił razem z pługiem. Tam dopisał potem wiadomość, że ten pług też jest spokojny, że pomyśli. My mówimy, że troszkę te rdzyle kutkuje. Są, mówię, dobra, tam sobie przeczyści to tylko, wiesz, bo pług nieużywany, więc trochę zarzewiał. Jak ruszy w pole, to będzie git. Tak samo też nie odmalowaliśmy tutaj już. Nie odmalowaliśmy już też go tutaj za bardzo, ale umyliśmy go po prostu. No i tak to sobie tutaj wygląda. Może zamknę sobie nasz tutaj, żeby tam nie zwietrzało. O, kuszarka ma zapotrzebowanie. A jeszcze dzisiaj wam też pokażę nowego, mianowicie był lekutki chip tuning, znaczy nie chip tuning, tylko bardziej tuning naszego zestawu tutaj. Może wyłączę HUD, żebyście lepiej zobaczyli. Tak to teraz właśnie wygląda bliska. Zasław w końcu stał się zielony, tak jak był początkowo, bo ludzie mówili, że zielony będzie lepszy. No i jest on po prostu zielony, już tak to super. Fajnie sobie wpasuje po prostu do Metaltecha. Metaltecha, właśnie się Metaltech się mi się myli, to nie? Ale pasuje sobie teraz fajnie. No i co? Plandeczki eleganckie. Ale, żeby nie było, że to wszystko, mamy jeszcze pomalowany naszego zdorka. Tak wyszło, że tamta maska już mi się znudziła po prostu i sąsiadowi sprzedałem, bo tam ma do Ursusa się chciał wziąć, więc mówię, dobra, masz pan. A ja mówię, pierwszy tak mam taką samą maskę w Ursusie tym naszym, więc po co taką drugą maskę mieć taką samą niepotrzebnie. Więc kupiłem sobie nowiutką maskę od razu. Żeśmy to trochę też pomalowali nowym kolorkiem. No i też budnik od razu maznałem przy okazji, więc mamy teraz takie to sprzęcik, to jest już teraz mamy nie takie szare kratki, a takie, znaczy nie czarne, a szare kratki, więc spoko, to się po prostu prezentuje. Ale to nie wszystko dzisiaj z naszych nowych atrakcji, bo jeszcze jedna rzecz się zmieniła. Słuchajcie, ja sobie pozwolę, że sobie podjadę na podwórko, bo na podwórku, jak zaraz się pewnie domyślacie, kolejna rzecz została też, dzisiaj będziemy ją używać, ale to jest kolejna rzecz, którą mamy lekutko zmienioną. Bo jest to nasz opryskiwacz do chwastów. Mamy z nim zmienione to, że po prostu zmienił się lekko kolor, bo on był taki taki niebieski, znaczy taki stary niebieski, po prostu pomarszczony jakiś kolor. A teraz postanowiliśmy właśnie, że pójdziemy trochę winy. Czy pada? Czy mi się wydaje?
O, wybaczcie, ale zaraz kwiaty na balkonie rano porwał wiatr, będzie po prostu i zaczyna padać, to lepiej, żeby tam nic nie było problemu. Także może wam zapalę światełko, to żebyście lepiej widzieli. Wreszcie to światełko to jest dobre akurat, ale chyba jest spoko. No, więc tak się teraz prezentuje nasza Unia Rex. To jest ten sam kolor, który został na Zetorku, po prostu kupiłem za dużo farby i mówię, a już tutaj trochę mazne, nie? Więc tak, no. To jest tylko tak lekka warstwa na tamto, co było, bo tamta warstwa była spoko. Tamte farby było spoko, więc tylko daliśmy sobie taką. No i dzięki temu trochę to wygląda takiego John Deere'a, lekutko, nie? Także nieźle. Tu widzicie nasz cały zapas na naszych KSW, jakichś innych pulanów. I tu właśnie mamy nowe, zakupione środki fastobójcze. Także super sprawa po prostu, nie? Żeby to jakoś tam fajnie sobie wyglądało. Ja sobie to gaszę. No i podejrzamy sobie, nie? Podejrzamy sobie Zetorkiem. Jak tam przykupać ci idzie robota? Słyszymy na GPS. O, w końcu się odbutował. Dobrze. Sorry, bo ja tutaj byłem poza czynnikiem, wiesz? Mhm. I ten, nie byłem przy sobie radio, nie zostawiłem po prostu i wiesz jak to jest. A co tam u ciebie? Jak tam? Leci? A muszę wracać na gospodarstwo, wiesz? A po co? A paliwo się kończy. Paliwo? Tak. Ulala. No. Szkoda, że nie tego wcześniej, nie? Ty właśnie, czy z Wałkiem to nie będzie problemu teraz? Bo ja pamiętam, że to jakiś lekutki problem, a z Wałkiem tym był, nie? A nie, to mamy chyba full zalane, dobra, to nie muszę nic tankować nawet, dobra, to git. Bo ja coś pamiętam, że chyba problem lekko z tym wałeczkiem, ale mam nadzieję, że może jednak nie będzie problemu. I sobie już ruszam, ej, ale zaczęło mnie padać strasznie, nie? Oho. Ty no chłopie, napałnica jest. Normalnie burzowo, burzowo, ja bardzo ładne słoneczko, nie wiem o co ci chodzi. Jest Kongo, nie? Ale dobra, to na jakoś tam się nie będzie przeszkadzać nam, mam nadzieję. Ty normalnie, aż ze dwóch, zobaczcie się dzieje, nie? No więc dobra ludzka, wracamy sobie po cięciu, okazało się po prostu mnie na znak dupca gradem, ale chyba nic takiego. Przykład też musiałem sobie tutaj trochę coś poprawić, bo Zetorek tam sobie oczywiście jak najbardziej spoko jest, ale minus ma taki, że wałek jest tutaj ostatnio odpięty i nie działa ten wałek. To dlatego, że po prostu musiałem też użyć belki tej specjalnej i to dopiero pod jakby tą belkę podczepić Rexa i dopiero wtedy to działa, nie? Więc tak trochę trzeba kombinować, ale myślę, że to jest najbardziej warty uwagi i zaraz zobaczymy sobie, jak on też coś śmiga. No więc dobra. Odpalamy i lecimy z tematem na całości. Tak, to super sprawa. Kto wie, czy nawet może teraz nie strzelę z tej miniaturki, bo to bardzo ładnie wygląda. Także, no, walne z tej miniaturę, wracamy do was za... albo nie, kolejnym razem pojedziemy, dobra, kolejnym razem. Co sądzisz o tym dodatku? Bardzo fajny dodatek, bardzo fajny. Jednak nie wiem, tylko zrobimy sobie potem. Dodatek bardzo spoko, mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy na nim grać, nie? Bo wygląda nawet nieźle, nie? Także git. Słuchajcie, teraz coraz częściej też zastanawiam się nad tym, czy by może w tą serię już nie zacząć budować po trochu Prosida, czyli ścieżek technologicznych. No bo nie oszukujmy się, maszyna nam rosną. Ja powiedziałem, że na małych maszynach nie mogę grać na Prosidzie, bo to jest tylko strat więcej niż tej frajdy z gry. Dlatego nie używałem po prostu. Teraz powoli się do tego przekonuję i chyba niedługo... Matko bosko... Niedługo chyba będziemy się na ten Prosid powoli przerzucać. Co to się tam wydarzyło w ogóle? Halo. Czekaj, bo to mam chyba lancę urwałem powoli, wiesz? Ja pierdzielę, lancę urwana. Na co takie duże pryskacze, kurde, mamy malutkie pola. Nie, te takie pole malutkie trzeba już chyba likwidować, to nie ma co, nie? Weź tu graj na takim Prosidzie, jak to nie wiadomo w ogóle jak to ma iść. Musiał najpierw polecieć dookoła chyba, nie? Żeby to podbryskać miało jakikolwiek sens. No ale dobra, okej, okay, no jakoś to poszło z tej strony. Lanca do góry, kurde, urwie mi zaraz. Wszystko na nic, co się psuje. Piękna seria, cudowna seria. Dzisiaj czynnik jest ma tyle faili, po prostu już nie wiem, czy coś cokolwiek mnie zdziwi. Ale miejmy nadzieję, że nie. No, także my sobie po prostu nie idziemy. Wiecie co, nie będę robił teraz, tylko zrobię sobie po odcinku po prostu, o. Jak tam przychód idzie, Orka? Lecisz tam już na fajnie? Jojo, okej. Okay. No to git. Nie wiem, ile mam procent, 80 może. Tak? Czy już końcówka pała taka, no. Tak? Została? No. Okej. Okay. Kurde, wiem, tak trochę będę pojeżdżał, jakbym chciał, nie mógł i tak się błąkam trochę po nim. Ale no... Jakoś tak, kurde, wiecie, dziwnie tu się jeździ, nie? Ty, rzepak, ty się trzymałeś na... 54 tam, nie? I tak dalej. Co? Rzepak, tam się na 54, nie? Nauczyłem sobie, że jestem.
Rzepak, siałeś na 54. Na 8 jestem. Nieważne, nieważne, nieważne. Tak, a, tak, już wiem. Ale hamulce w tym zatorku to kurczę, ja wiem, że chciało być opóźnione, ale czasami trochę to tak też ciężko działa. Kiedy wydajesz kolonie? No tak planowane jakiś rok temu, nie? Nie no, nie rok temu. Pół roku temu wydawaliśmy kolonie chyba, nie? No, już tak gdzieś to było. Ustąp to ustąp. Ale hamulce to naprawdę niesamowite ten ciągnik, nie? Czwórkę wbijamy i ogień. O. No także krzykowa się narobi orka, a też to tylko dlatego, że po prostu czekamy na nowe nabytki, bo miały być tam coś ogarnięte. No i tak krzyk mówi, nie ma co robić, to pojechał sobie tam poorać, a ja sobie dzisiaj to trochę popryskam. Więc taki odcinek też się przyda, bo chwast jak tam się rzuci na całe pole, to też słabo, nie? Więc wiadomo jak to tu jest, okej. Aha, warto jednak wyłączyć opryskiwacz przed wjazdem na pole, ale dobra. Niechaj będzie. No i pasuje, fajnie. Tu w ogóle fajne kawałki nam wyszły w tym miejscu. Tam widzicie chwast też trochę sobie urósł, ale to nic takiego. Dla nas to jakoś to nie będzie specjalna przeszkoda. Bo i tak wszystko robimy zwykle bez orkowa, tam tylko mamy kilka... tam jest tylko orka, bo tam była kukurydza i krzychu to po prostu będzie oro sobie, nie? Ale tak jak będziecie chcieli dodać nasz pakowo przeżytość, że to... to myślę, że warto zadawać takie pytania po obejrzeniu odcinka Work in Progress, prawda? Uwierz mi, że tam odpowiedzi na takie pytania padły. Tylko problem jest taki, że ty tych odpowiedzi nie słyszałeś! Nie no, serio, tak mówię serio. Zobaczcie Work in Progress, nie? A potem pytajcie o takie rzeczy, bo to zwykle pytacie o coś, co już było odpowiedziane, nie? To jest niebywałe, że ja ciągle to mówię, a ludzie ciągle pytają, nie? Okej, to sobie zjedziemy trochę. I teraz pojedziemy sobie w tę stronę. Kurde, tu... To jest taki szeroki jest? No bez przesady, chyba takie to nie jest szerokie. A może jednak jest. Cianko, Adama, na winy serdecznie. Nawet nie wiem, ten odcinek w ogóle ma już tutaj ile trwa, nie? Przez to, że tak było trochę tych cięć. To wiecie, jak to bywa. Okej. Okay. Jeżdżę po polu, jakbym chciała, nie mógł trochę. O kurde. O, ale nie no, opryskuje mi się strasznie. Może faktycznie te ścieżki byłyby lepsze, bo jednak wiecie, jakbyśmy jechali sobie na ścieżce, to jednak byłoby tak, że wiecie, byśmy mniej więcej wiedzieli, nie, ile żeśmy zrobili, a ile jeszcze tam jest do zrobienia, nie? O, tu trochę musiałem zahamować lekutko. Okej. Masakry się tu jeżdżę, nie? Kapitalny fetor. A dziękuję serdecznie. Nie R, tylko o to, właśnie, dobra. Mylałem sobie ten po prostu trochę. Co? Gradobicie i tak dalej. No właśnie pewnie ten, jest gradobicie, nie? Gradobicie ponad życie. Ty, ale nawet fajnie to wygląda ten zestaw, nie? W sensie, mi się podoba taki trochę jonderowski. Lekutko. Spoko, kurczę, porozwitam serdecznie ponownie w takim razie. I teraz wiecie, to trochę będzie fajnie, bo dojedziemy sobie po tej stronie. Wiem, że to bardzo dużo takie jeszcze po tym polu, tak się nie powinien robić, nie? Tylko zjazd i wyjazd. Ale właśnie chyba mamy, Krzychu, wiesz co, już taki trochę problem, że mamy duże kawałki, znaczy mamy ogólnie dużo pola, ale co to pola w małych kawałkach, nie? I przez to problem jest taki, że musimy używać małego, niestety małego sprzętu, nie? Do tego, bo tutaj opryskiwacz już na przykład sobie tak średnio radzi. To się trzeba bardzo uważać, nie? Żeby to równo lecieć. Już trochę problem, nie? Nowy kolor z Zetora? Wiesz co, po prostu odmalowaliśmy sobie go, nie? Bo tam trochę był wyplaknięty. Tam gość odmalował tylko silnik i robił taki remont generalny w nim. A o to nie było za bardzo, więc nowa maska po prostu wpadła dzisiaj na rejony oraz kolorek, nie? Żeby po prostu trochę go odświeżyć, wiesz, bo tak trochę był stary już. Ten kolorek mi się wcześniej nie podobał za bardzo, taki wyblakły. A ten myślę jest taki trochę bardziej żywy, nie? Taki trochę jednak bardziej... bardziej taki żywszy kolorek, zawsze to lepiej wygląda, nie? A tu sobie zostawimy sobie już ten... Nie będę już tego chyba opryskiwać, wiecie, w tym miejscu nie ma sensu tak raczej jechać po takie głupotki. Właśnie, gdzieś ponad gdzieś jest ta możliwość zbindowania sobie oprysków na sekcję. Ja bym sobie chciał to właśnie ogarnąć, bo to fajna byłoby rzecz. Okej. Ogarniamy sobie to i już sobie składamy. Gdzieś tam mamy rzepak. Rzepak jest 54, to już ogarnięte. 45 i 66. 66 mamy chyba na tym polu malutkim. Okej, czyli dzisiaj naprawdę niewiele można powiedzieć do roboty. Mamy tu, ale to nic. Dobra. Czy ma, wiesz, szpoko w jakim województwie? Nie wiem.
Nie mam pojęcia. Okej, okay. A co to tak zielone jest? Aha, bo to nawet nie nasze pole jest, dobra. No i właśnie ludzka, słuchajcie, mamy też tą kasę na koncie. Tak troszkę się martwię z tym, że może nam nie wystarczy, ale myślę, że raczej powinno. Bo trochę też tam się dzieje. Też nie wiem, czy mam teraz spoilerować coś, bo w sumie coś żeśmy po prostu sprzedali niedawno. Pewne rzecz. Tak by tak bez waszej wiedzy, można powiedzieć. Ale jak wam powiem, co sprzedaliśmy, to będziecie wiedzieć już raczej na pewno, co to. Co teraz kupujemy nowego. Dlatego pozwólcie nam, że po prostu potrzebujemy trochę was niepewności do kolejnego odcinka i tam już wam dokładnie powiemy co i jak. Ty w ogóle, Krzychu, widziałeś, ile mamy teraz sera na mleczarni? Nie widziałem. Ja całkiem w ogóle zapomniałem, że ser przecież produkujemy teraz. Ty, wiesz, naprawdę to możemy nawet już trochę te pieniędzy zarobić, nie? A wywozisz mleko czy nie? Nie. Znaczy raz z tego wiozłem teraz, ale tam bardzo mało się tego produkuje, wiesz? Się bardzo mało. Ten odcinek to jest taki odcinek, w którym nic się nie idzie, nie? Po prostu wszystko wale non stop w trafiki, nie? Lanca mi się zahacza, robi cięcia jak porąbany. Nie no, to dzisiaj jest tragiczny odcinek. Taki pech, że daj spokój, panie, nie? Dobra, Krzysztof, bo właśnie ja skończyłem ogólnie swoją robotę. Tak naprawdę. I nie mam co robić, bo opryskane wszystko jest. Coś tam siałeś czy nie? Siałem? No? No, obok tam siałem gdzieś, nie? Rzepak, czy co? Nie no, chodzi mi o to, że... Czy jeszcze coś innego przy rzepaku? Chyba nic nie sialiśmy przy rzepaku, nie? A to nie wiem. Bo rzepak mieliśmy tylko tutaj ogarnięty, a tak to chyba wszystko było już, nie? No, to trudno. To może sobie jeszcze tak trochę podziałamy z silosem. Znaczy... A może taki krótki odcinek się wam wrzucę, a co? Nie wiem, czy jest sens robić wam dłuższy odcinek, nie? Chyba, że może jeszcze... A wiesz co, Krzychu? Może jeszcze bym trochę do naszego karabnika, że tak powiem, wrzucił. Wrzucić? O. Nie, nie, do naszego karabnika. Ty, albo wiesz, kto może mleko wiozę od krówek? O, bo tak nie pokazałem tego na odcinku nigdy, jak to się robi. Dobra, wiecie co? Zanim to odczepię, to ja sobie pierdzielę to. Wezmę sobie 16. To będzie mi łatwiej to odczepić. Aha. No tak. Zapomniałem, że zaraz mamy na takim, bo inaczej nie dało podczepić tego opryskiwacza. Daj spokój? Nie no, pojedziemy, jeszcze wywieziemy, wiesz? Bo i tak jeszcze tam trochę tego byśmy mieli. Więc zaraz pokażę ludziom, jak to właśnie wygląda wywóz mleka. Bo w sumie rzadko to robię, a właściwie prawie nigdy. I to wam zaraz pokażemy, nie? Co i jak. To fajna sprawa jest akurat, bo to beczka trochę... Nie wiem, czy tam tej beczce trochę jest tego mleka. Powinno ogólnie nie być nic, ale... No nie ma nic, dobra. No. Mapa się nazywa? Mapa to jest kolonia. Jestem na ModHubie, na PC i konsolę jakby co, więc warto tam sobie zerknąć na nią. O, sobie cofniemy. Tak trochę. Jeszcze trochę dalej, bo wąż mi jechać nie sięgnie. O, dobra. Jest trochę jeszcze mleka? Nie, 1500 litrów jest w tym zbiorniku. Dobra, to wlejemy sobie, niech będzie. Szybko wlane. Fajnie. Skoczymy sobie jeszcze po jedną mleczko. Do jednej obory tutaj. Tutaj powinno być trochę mniej. To powinno być jakieś 1300, wydaje mi się, mleka. Ale zaraz zobaczycie. Profesjonalny mleczarz? No tak, niestety u nas nie dowożą. Nie przyjeżdża mleczarka, więc musimy sobie sami po prostu wyłazić do mleczarni. I co? Tak chyba też mnie złapie za bardzo. Muszę sobie jednak obrócić się. O tak, bardziej, nie? O, i teraz się trzeba trochę złamać. O. I teraz będzie git chyba, nie? No. Spoczko, mamy wszystko ogarnięte. To teraz tak. Tam kotów nie porozjeżdżał. Uważaj, kitku. Ja zjeżdżam. Na gospo. Na gospo? Na gospo. Nie, tutaj dojeżdża, wiesz? Dojeżdża mnie dzisiaj wszystko. Ta seria dzisiaj jest tragiczna, nie? No mówię ci. Wale wszystko po kolei jak leci, nie? Nie, no to jest unrealistyk w ogóle. Kurde, audice się zderzyły. Aj. Audice? Audice. Ty, mnie audycie dzisiaj chce chyba wyprowadzić z równowagi. Dzisiaj totalnie... Matko. Matko jedyna. Pozdrawiam. Do domu. Pozdrawiam oczywiście. Dobra, może nie przybiegnę sobie. Proszę, nie, tylko jakoś idzie. Oj, kurę, nie potokoła wleciała. Dobra, Krzychu, będzie rosół. Cześć, Mateo. Red zielonka będzie na konsolę? XD? No. XD.
Ale dobry żart powiedziałeś teraz. Czekaj, jak to sobie teraz cofnąć? Wiecie co, myślę, że dobry pomysł będzie, jak sobie podjadę w taki sposób. I teraz sobie cofniemy tak. Tu trochę mleka może być więcej. Ja myślę, że za jakieś 3,5 tysiąca litrów złapiemy ogólnie do całego mleka. Ale zaraz wam wszystko się tylko nie powiem. 3,8 tys. No i fajnie, nawet spoko. Dobrze, kiedy trzeba by się... O, taką wyprostować. Łe! Dzieje się w pole, w pieprzesz. Dobra, nic się nie dzieje z tym polem, wszystko jest w porządku. Łe! W płot! Nie, ludzie. Dla osoby, która policzy, ile razy się wrąbałem tak nierealistycznie w coś, serduszka dam, nie? Na całym odcinku. Mój! No widzę przeca! Nam trzeba jakiś kupić ciągnik taki malutki, kurde, wiesz? Taki, typowo taki... Taki malutki ciągnik, a my same takie graty wielkie mamy. Ciasno to jak nie wiem, nie? Ile ktoś by znachali? Udało to gospę, teraz chyba ciasno nagle. No ta. Na hali kurwek jest niedużo, bo tam chyba 40 sztuk. Ale się 6 sobie pasamy, wiesz? Mamy tam, więc wiesz jak to działa, nie? Serio, policzcie ile razy się wrąbałem w coś, a wam serducho takie przypnę, że hej, nie? To tam już w komentarzach napiszecie, nie? O, i tu sobie jeszcze wyjedziemy. Mleka niby nie dużo zawsze, ale wiecie, no coś tam się wrzuci. Oni zanim to przerobią, to jednak też jest to, wiecie, po trochu to leci. Bo my to mamy same serie z masłem, żeśmy zrezygnowali, bo masło jest totalnie nieopłacalne. I tego dużo wychodzi, trzeba coraz wozić, bawić się z tym, a tu wiecie. Szybka sytuacja, wjeżdżamy, myk z tych fuchtów do zbiorniczków, wylewamy sobie i gitarka jest, nie? O, mleko trochę się rozlało. No mieliśmy pomysł na ładowarkę, kupić sobie ładowarkę, ale mówi się na czacie, że na streamach, że ładowarka zepsuje klimat. Więc też kurde nie wiem, nie? Ja bym tu ładowarkę widział, na pewno fajną ładowarkę, która by to pasowała fajnie. No ale mówicie, że ona tak średnio, nie? Więc... Siuntkę sobie kupcie? Może odkupimy siuntkę od tamtego gościa. 863 łapki jest? No i elegancko. Na 900 łapek kupujemy nowy nabytek dzisiaj na streamku, także tak, to mamy rozkminione. Dobra, wracamy sobie tutaj już na to gospo i tyle, nie? Ja myślę, że to jest tak sporo odcinka, bo to mam pokazuje mi 29 minut, ale to czy się wytnie, to wiadomo, nie? Okej. Okay. Jak ty, Krzyku, skończyłeś robotę, czy tam jeszcze dokończasz tamto? Dobrze, skończyłem to polecałe, nie? A, okej. Okay. No to w sumie, jakbyś tak naprawdę chciał, to mógłbyś to 29 podrzeć, nie? Albo nie orange 29, tylko może 39? O! Byłoby trochę lepiej. 39 jakbyś zaczął orange, nie? Ej, zjechałbyś mi tutaj tą maszyną, bo odjechałbyś, bo chcę odstawić beczkę. A będzie trochę ten problem. Nie! To co w tak jeszcze tyłu specjalnie teraz? Nie no, ja z nim sami to mam krzyż pański. O, dziękuję. Dziękuję. A czy nie musisz kochować, nie? Bo zaraz tak jeszcze będziesz tam to pole tylko ogarnę, nie? Więc luzik. Ta beczka to jest fajna, tylko ona jest tylko do wody, wiecie? A ta jest pod mleko. Ty właśnie, a ta, zobacz ta beczka, co mamy, co teraz nie jeżdżę, co ona jest też pod wodę. To ona tylko pod mleko jest. Ty miał, czy do mnie coś? Krzysztof. Co? Przywołuj cię do porządku. Jestem sfrustrowany po tym odcinku, a ty jeszcze mnie uruchamiasz, nie? Nie wiem, czy ty do mnie miał, czy coś. No mówię cię, przecież czy ta beczka, którą teraz cofam, ona jest tylko na mleko, czy na wodę też? No ja nie wiem, no ci mogę to za chwilę sprawdzić. No to pytam cię po to, żebyś to sprawdził, nie? A nie, że jakoś ciekawości, czy wiesz, Krzysiek, czy ta woda jest spod to? Na mleczko i na wodę. Tak. Na wódę, zależy kto jak boli. Matko jedyna. Dobrze, że taką stałą to kolej nagrywam, nie? Bo ja miałem pad na innych seriach jeszcze. Jezus Maria. Ej, to się zamyka czy się nie zamyka? Zamyka? No, o, zamyka. No jak? Dowiedziałeś się? No mówię, że na wodę też. A, no to po co my mamy tą malutką beczkę? Możemy ją sprzedać w sumie teraz. Jesteś głuchy, jak ty mnie nie słuchasz dzisiaj coś. Nie, nie słyszałem nic, nie? Może po prostu się nie... No nie słyszałem po prostu. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. A, zapomniałem pierwszy. Tak, teraz jest na automatem ustawiony. Weź tą beczkę poodczep, dobra? To raz gdzieś wywiozę, sprzedam. Bo ona trochę niepotrzebna jest. To wodę oddaj, bo jest mi woda no. Chyba. Dawaj, cofaj, cofaj, cofaj.
A kable też sobie podepnij wtedy, jak sam to robisz. No dobra. No. A kable jeszcze. No poczekaj sekundę. No czekam. No, już. Tak, mnie nie podczepił kabli. No. Dosyć trzymamy się topeczkę, a teraz pojedziemy trochę do miasta. O, może kupię trochę paliwa, wiesz, Krzyku też, bo w sumie 16 się paliwo kończy. Mhm. Więc pojedę sobie zaraz do miasta na paliwo, zatankować. Ja się boję, że mi zaraz się kończy miejsce na dysku, bo nie wiem, już tych odcinków mam na zapasie, ale trochę tam tego też jest. Więc wiecie, różnie może być. Więc co, może jak jadę do miasta sobie... Tak to ogarniemy, co? Żeby nikt się nie naciął tam przypadkiem. Nowy cel na aparat słuchowy? Ale bo mówił Krzysiek, tak? Czy nie mówił, Krzychu? Bo nie słyszałem, nie? Może po prostu, wiesz... To mówisz? Jajco! No bo jak ja mówię, Discord ma takie coś, że jak ja się odzywam, to wszystkich innych jakby tak przerywa, ścisza, nie? Znaczy tak nie ścisza, tylko tak przerywa bardziej. Nie ma Discord takich rzeczy. Łe, kurde! Patrz to! Matko bosko! Posum siada ściernisku! Okej. Okay. Bagażnik się otworzył! Nie, teraz ty się zimam. Nie, Krzysiu, wiesz co, może ty już dzisiaj będzie chyba koniec, nie? I tak zaraz koniec. No ty, 21 i koniec, nie? Tak. Krzysiu, to punktualny jest. Jak kończyć robotę, Krzysiu, 21 koniec, nie? Ale przyjść, a modów nie mam, a to coś tam, a nie ogarnąłem. Ale to już twój problem, ty jesteś ale postem jaki mój, i ty będziesz... Jaki mój problem? Ja się mody wysyłam. Nie wysyłasz. No jak nie? Jak? No, dzisiaj wysłałeś dopiero, zamiast przygotować od razu. No, wczoraj ci wysłałem przecież. Nie, bo dzisiaj wysłałeś dopiero jakiegoś Max Moddinga czy coś tam. Kurde. Max Moddinga niemożliwe to jest. Tak. Mam ci pokazać. Nie łapie mi, czekaj. Datę i godzinę, które wysłałeś. O, teraz sprzedamy sobie. No, ale to ci wysłałem tego, którego ci brakowało teoretycznie, nie? No Zmodhaba, ale to wiesz, to 3 to nie był Zmodhaba, Modzik. Na początku to Zmodhaba, ale później to... No Zmodhaba, no tak, ale końcu. Tamte to ten, to co innego było. Zresztą no, wczoraj... mi brakowało Zmodhaba, a ty wczoraj... Przecież to wczoraj robiliśmy na lajcie, pamiętasz? Szukaliśmy tych modów. No? No. 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 No ich nie pobierałem żadnych, dopiero dzisiaj pobierałem. Aha, no dobra, trudno. No. Dobra, niechaj będzie tak. Już nie hostowałeś serwera później. No nie, znaczy ja zawsze chodzę na save'a tutaj, to zawsze z panem hosta. Ale dobra, mniejsza o to, nie ma co się kłócić, nie? Jakieś tam głupie rzeczy. Miałem znakować się. Ja pierdziele. No nie no, dzisiaj kolejny raz, ludzie. Jestem tak rozkojarzony po prostu. Grat już nie pada. Wszystko jest spoko, a ja dzisiaj jestem jakiś... Nie wiem, znaczy jak musisz po prostu skupić trochę, nie? Może okno z okna mi trochę cieplej teraz się zrobiło, nie? Bo teraz to nie piekarni jest. Arti, pozdrawiam serdecznie. Dobra, ja wsiadę na tą stację paliw i zakończę ten odcinek już. Dzisiaj naprawdę nietypowo dosyć, nie? Bo dużo zmian, dużo faili, jakichś takich rzeczy, ale no... Czasami taki musi być, nie? Wszystkie odcinki są zawsze idealne. A już tego nie chcę mi się usuwać. Tankuje się? Tankuje. No i dobra. My sobie wszystko zakończymy odcinek. Panie, żeście byli. Zapraszam na kolejny oczywiście z naszej serii. Z podwórka kolisty do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdro. Na razie, pa pa. Kidzi, kidzi, tu kodzi za nara.